Wiosną 1940 roku Niemcy Hitlera dokonały podboju zachodniej Europy. Nadzieja Polaków na rychłe zakończenie wojny zniknęła. Liczba więźniów w obozie koncentracyjnym Auschwitz zwiększała się lawinowo. Pracowali przede wszystkim przy rozbudowie obozu oraz w okolicznych gospodarstwach. Od samego początku obóz koncentracyjny Auschwitz nastawiony był na niszczenie ludzi. Dopływ nowych więźniów był nieograniczony. Szanse na dłuższe życie mieli ci, którzy dostawali się na funkcje lub do pracy w administracji obozowej, którzy mogli pracować pod dachem. W grudniu 1940 roku kilku więźniom przyszedł do głowy pomysł utworzenia w Auschwitz orkiestry obozowej, która mogłaby być dla nich sposobem na przetrwanie. Później takie orkiestry powstały także w innych częściach obozu. Był w obozie sierżant 20. Pułku Piechoty Krakowskiej Antoś Gargul. Któregoś dnia zgłosił się do raportu z prośbą, aby pozwolono mu sprowadzić parę instrumentów z domu, na których mógłby grać marsze. Jeżeli marsze, to Niemcy od razu stają na baczność i dostał pozwolenie. Gargul napisał do domu. Jego żona poszła na gestapo, a tam jej powiedzieli: no niech sobie jeszcze przed śmiercią podmucha w te trąby. Napisałem do rodziny po skrzypce. Moja kochana żono, bądź tak dobra i przyślij mi natychmiast skrzypce, na których ostatnio grałem. Brat Stefan niech mi naciągnie dobre struny i włoży do futerału dwa smyczki. Pulpitu do nut nie musisz posyłać. Pozdrawiam i całuję cię. Twój kochający cię Henryk. Początkowo było nas siedmiu. Zestaw instrumentów wyglądał następująco. Skrzypce, kontrabas, akordeon, trąbka, saksofon. Skąd się wzięły te instrumenty w obozie? Po prostu zarekwirowali je podwórkowym grajkom z okolic Oświęcimia. Po raz pierwszy zagraliśmy w święto Trzech Króli w 1941. Nie miałem na czym grać. Byłem perkusistą. Wówczas kierownik obozu Fritsch polecił SS-manom, aby pojechali do Pragi i przywieźli perkusję. Okazało się, że były to instrumenty z praskiego Diwadla. No i grałem. Jeden fortepian zakupiono, a drugi znaleziono w rzece Sole. Rozklejony i zniszczony instrument dostarczono do sali muzycznej i tu więźniowie doprowadzili go do stanu używalności. Ten fortepian miał kolorową klawiaturę, bo nie mieliśmy białej wykładziny na klawisze. Pierwszym kapelmistrzem obozowej orkiestry był Franciszek Nierychło. Przed wojną był jednym z wykonawców sekcji muzycznej rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie. Świetny oboista, kameralista. Brał udział w ostatnim powstaniu śląskim, a zamknęli go zaraz na początku wojny, w październiku 1939 roku. Sam nie wiedział, czy jest Polakiem, czy Niemcem. Tragiczny człowiek. Porządek niemiecki i siła to mu imponowało. Był dobrze zbudowanym mężczyzną i bardzo dobrze odżywionym więźniem. A to dlatego, że oprócz zajęć z orkiestrą pełnił funkcję kapo kuchni. Nierychło skomponował własny marsz. Postanowiłem pójść w jego ślady. Od tej pory i mój marsz wszedł do repertuaru obozowej orkiestry.
Nierychło wyrwał mnie ze strasznego komanda, gdzie cały dzień nosiłem worki z cementem. A tam nie można było się przewrócić, bo jak się człowiek przewrócił, to kapo stawał mu na szyi i rozgniatał butami. Egzamin zdawałem przed kapelmistrzem Francem Nierychło. Przyjęto mnie do orkiestry. Nierychło, widząc, jak strasznie byłem wychudzony, podarował mi pół bochenka chleba, mówiąc do znajdujących się na sali: trzeba go odżywić, on jest wykończony. Istniała zasada, że muzyków nie zatrudniano w komandach pracujących poza obozem. Pracowali w obozie i to przeważnie pod dachem. Kandydatów do orkiestry zawsze było o wiele więcej niż miejsc. Przyszedł kiedyś transport jeńców radzieckich. Zgłosiło się kilkudziesięciu muzyków. Mieliśmy prawie 40 trąbek. Jeden z kandydatów chwycił za waltornię. Zadął, zagrał parę gam, pasaży, został przyjęty. Gdy Franz odszedł, zapytałem: dlaczegoś taki wystraszony? Bo nigdy w życiu nie grałem na waltorni, powiedział. Oczywiście na początku nie było nut ani papieru. Ściągało się zużyte kartki z obozowego biura i liniowało. Zapisywaliśmy, co kto pamiętał. Jeden pisał, drugi harmonizował. Z czasem papier nutowy dostawaliśmy bodajże z drukarni obozowej, ale orkiestra wzbogaciła się w nuty dzięki Arctowi. Któregoś dnia podszedł do mnie starszy wiekiem więzień i oświadczył, że przed wojną prowadził księgarnię w Warszawie, a mając na koncie w niemieckiej firmie wydawniczej Breitkopf und Hertel 3000 marek niemieckich, może nam pomóc. Za pośrednictwem spółdzielni SS Mańskiej złożono odpowiednie zamówienie. Nadeszło tyle nut, że starczyło na pełny symfoniczny skład. Miejsce dla orkiestry było naprzeciw bloku 24, pod dębem. W zimie jednakże, kiedy temperatura spadała poniżej 7 stopni i instrumenty marzły, orkiestra przenosiła się do sali muzycznej w bloku numer 24 i grała przy otwartych oknach. Zadaniem orkiestry było granie marszy komandom, które wychodziły do pracy przez bramę Arbeit macht frei oraz wracały do obozu. Praktycznie w ciągu dnia przygrywaliśmy więźniom 4 razy. Rano, kiedy wszystkie komanda zatrudnione poza obozem wychodziły do pracy. W południe, kiedy niektóre komanda wracały do obozu na obiad. Drugi raz w południe, kiedy te komanda wychodziły znowu do pracy. Oraz wieczorem, kiedy wszystkie komanda wracały po pracy. Granie miało na celu utrzymanie przez więźniów równego kroku. Niemcy robili nawet próby, przy jakim marszu będzie szybciej. Ćwiczyli ze 100-metrową kolumną i sprawdzali na zegarkach. Cały czas kombinowali, jak ten wymarsz skrócić, choćby o 5 minut. Graliśmy marsze niemieckie, polskie, francuskie. Ale francuskie były za szybkie i piątki gubiły równy krok. Więźniowie wychodzili do roboty piątkami, co ułatwiało ich liczenie. SS-man liczył głośno: 5, 10, 15, 20, setka i pisał na tablicy. Z pracy komanda wracały zdziesiątkowane. Często przynoszono do obozu 30-40 trupów. Straszny to był widok.
Przeżywałem to mocno. Wciąż myślałem, że mnie w każdej chwili może spotkać to samo. Ale grać musiałem. Jednym okiem patrzyłem na nuty, drugim na kapelmistrza. I często kierowałem spojrzenie na wracających z pracy więźniów. Wiele komand przedstawiało obraz makabryczny. Każdego zamordowanego niosło czterech więźniów w ten sposób, że dwóch z jednej piątki trzymało trupa za ręce, a za nogi dwóch z następnej piątki. Głowa zwisała twarzą do ziemi. Więźniów słaniających się pod ciężarem trupa kolegi SS-mani często kopali i bili za to, że nie szli w rytm orkiestry. W innych piątkach za ramiona podtrzymywano słaniającego się półżywego więźnia. Zdarzały się i takie wypadki, że tuż przed bramą ktoś zemdlał. Wtedy natychmiast koledzy chwytali go i ciągnęli przez bramę, aby nikt nie dostał pejczem i pałką za tarasowanie przejścia. Naprzeciw stanowiska orkiestry przy bramie leżały zwłoki zastrzelonych w czasie ucieczki, bądź też trupy zamordowanych w czasie pracy i wnoszonych w takt granego marsza. Myśmy nienawidzili tych grających kolegów. Zimą, kiedy już dostaliśmy drewniaki, to do nich lepił się śnieg. Nie można było normalnie chodzić. Szło się jak na szczudłach. A tu człowiek musiał w rytmie marsza przechodzić przez bramę. Myśmy się przewracali. Trzeba było brać drewniaki w rękę i bosą. A czasem było przecież do 20 stopni mrozu. Przechodząc przez bramę, trzeba było jeszcze przytupać na baczność przed wartownią. A ja niosłem kolegę, który już kilka godzin temu zmarł. Portki na zmarłym obciągnięte. Także ta nagość była profanacją śmierci, zwielokrotnioną przez radosną muzykę. To był piekielny pomysł z tą orkiestrą. Różnie można oceniać rolę orkiestry obozowej. Członkowie orkiestry starali się podtrzymać więźniów na duchu. Niektórzy koledzy potrafili przykuć uwagę SS-manów do tego stopnia, że ci zaniedbywali rewidowanie więźniów wracających z pracy. Szczególnie przykuwał ich uwagę Czesiu Sowul. Kiedyś zadałem mu pytanie, jak to się wszystko skończy. Nie miał żadnych złudzeń. Komin lub do piachu. Jak nie zdechniemy, to wystrzelają nas, zakatują. I żył tutaj z takim przekonaniem i błaznował. Jak orkiestra grała, to wszyscy patrzyli tylko na Cześka, a on tymi pałeczkami na bębnach, na ksylofonie, niejednokrotnie kpił ze sesmanów. Innemu by to nie uszło.
jemu uchodziło. Któregoś dnia Sajenczuk podchodzi do mnie i mówi: chciałbym przeżyć. A taki już muzułman był, że najwyżej na tydzień życia wyglądał. Mówię: dobrze, syneczku, nuty znasz? Trochę się uczył. A w ogóle to był studentem prawa, zdaje się, na drugim roku. Umieściłem go w szpitalu, podkarmiłem, byłem przecież kucharzem. Miał apetyt, także niebawem mogłem chłopaka posadzić przy kotłach. W październiku 42 wpada do mnie zaraz po apelu porannym. Panie Czesławie, jest źle. Co jest? No, wyczytali mnie. Zaczyna się ze mną żegnać. I potem patrzyłem z bloku, ze strychu, jak szedł pod tę ścianę. Wiedział, że tam mogę stać i patrzeć. To jeszcze ręką machał. Tysiące ludzi mordowanych widziałem codziennie. Ale to pożegnanie... Pewnego dnia po wymarszu komand za bramę z napisem "Praca czyni wolnym" esesmani nakazali członkom orkiestry nie ruszać się z miejsca. W obozie tymczasem przeprowadzono obławę na tych więźniów, którzy nie byli w stanie pójść do pracy. Ukrywali się po blokach. Chodziło o wyłapanie ich do komory gazowej. W pewnym momencie przybiegł do mnie Marian Kler z okrzykiem: Staszek, ratuj, wybierają do krematorium. Nie namyślając się długo, założyłem Klerowi na plecy trąbę, F-bass i umieściłem go w tyle wśród członków orkiestry. To mu niewątpliwie uratowało życie. W lipcu 1942 roku przyjechał do Oświęcimia Himmler. Przed jego wizytą zrobiono w obozie czystkę, wysyłając wszystkich muzułmanów do gazu. Himmlera wraz z towarzyszącą mu świtą oprowadzał po obozie komendant Höss. Na ulicach obozowych były ustawione stoliki do szachów i innych gier. Na terenie obozu przebywali dobrze prezentujący się więźniowie funkcyjni. Orkiestra przy powitaniu odegrała marsz generalski, a przy pożegnaniu zwykłe marsze. Dyrygował nierychło, stojąc tyłem do orkiestry. W niedzielę w czasie pogody koncertowaliśmy na zewnątrz ogrodzenia, na specjalnym wzniesieniu położonym między willą komendanta Hessa a krematorium numer 1. Koncerty te dawaliśmy dla załogi SS i jej rodzin. Najczęściej grywano Eine kleine Nachtmusik Mozarta, ale zdarzało się, że Adam Kopyciński wykonywał piąty koncert fortepianowy Beethovena. Czasem, gdy graliśmy na tym wzniesieniu przed domem Hessa, w tej przewiewnej sali koncertowej, komin krematoryjny wyrzucał z siebie słodkawy swąd spalonych zwłok. Graliśmy wówczas różne utwory. Fragmenty operetek i oper, marsze, utwory taneczne i inne. Był taki esesman, podobno nauczyciel śpiewu, który przychodził i z upodobaniem sam dyrygował. W kapeli było 12 puzonów. On wymyślił, że jak będzie w utworze bas figura, to wtedy wszyscy puzoniści wstaną i będą dąć. To było bardzo widowiskowe. Niemcy cieszyli się jak dzieci. Po koncercie dla esesmanów mieliśmy pół godziny przerwy. Po czym na dziedzińcu kuchni obozowej dawaliśmy koncerty dla więźniów. Trwały one do godziny 20:30. Pewno, że woleliby otrzymać coś do zjedzenia. Lecz mimo to przychodziła ich prawie połowa, to znaczy kilka lub kilkanaście tysięcy. Esesmani często przychodzili do sali muzycznej i przysłuchiwali się próbom czy koncertom. Między innymi zjawiał się tu palicz, który sam rozstrzelał tysiące więźniów. Przychodził, stawał w drzwiach,
opierał się o framugę i zapadał w zadumę. Stał nieraz długo. Widocznie kochał muzykę. W dziwny sposób umiał w sobie godzić różne zamiłowania. Bano się go. Mówiono, że przyszedł wybrać najlepszego kandydata na rozstrzał. Bywało, że dla szczupłego grona kolegów urządzaliśmy koncerty muzyki polskiej, a więc zakazanej. Członkowie orkiestry w małych grupkach lub w pojedynkę organizowali czasem nieoficjalne występy w poszczególnych blokach, czy nawet izbach więźniarskich. Nie zapomnę nigdy tajnych wieczorów muzycznych, jakie urządzał nam Adam w ścisłym gronie z okazji świąt narodowych. Po kątach zebrani koledzy, a Adam siedzi przy fortepianie i zapatrzony w dal gra nasze kochane polskie piosenki. Adaś nie wiedział, że płakaliśmy, że swą muzyką wlewał w nas ducha wolności, że zapominaliśmy, gdzie i kim jesteśmy. Nierychło w 1944 roku został zwolniony z obozu po podpisaniu Volkslisty, niemieckiej listy narodowej. Kiedy wychodził z obozu jako ochotnik do Wehrmachtu, to 20 tysięcy ludzi gwizdało. Nie było takich, którzy by nie gwizdali. Kiedy Franz poszedł do wojska niemieckiego, a kapelmistrzem został nasz szanowny Adam Kopyciński, orkiestra zaczęła zmieniać swoją barwę. Gdy nadchodziły optymistyczne wieści z zewnątrz, graliśmy marsze amerykańskiego kompozytora Sousy. Piękne marsze. Funkcjonowały jako kod. Tak się składało, że im smutniejsi są SS-mani, tym więcej gramy Sousy. Orkiestra składała się z więźniów Polaków. Taki stan rzeczy istniał do dnia 27 października 1944 roku, gdy większość muzyków Polaków została wywieziona w głąb Rzeszy. Od tego momentu w skład orkiestry wchodzili głównie więźniowie narodowości żydowskiej. Tylko dyrygentem pozostał Adam Kopyciński. Prawie wszyscy muzycy z naszej kapeli poszli w transporty. Ale mnie władze obozu zatrzymały, żebym zorganizował i poprowadził orkiestrę żydowską. A zwozili bez przerwy tysiące Żydów i od razu do komina. Ale nie mogło być tak, że tylko komin w obozie, więc musiała być i orkiestra.